Niektóre z tych stworzeń zostały zidentyfikowane, a niektóre pozostają zagadką. Wyobraź sobie, jakbyś zareagował, jeśli stanąłbyś twarzą w twarz z jednym z tych gigantów. Albo lepiej, czy byś przeżył? Luis Camacho sprawdza pocztę pewnego słonecznego dnia. Zatrzymuje się na chwilę, aby się rozejrzeć. Mówi, że słyszał jakieś dziwne dźwięki. Trudno to opisać. Spojrzał w dół i zauważył to. Ogromny aligator spogląda na niego i otwiera paszczę. Zwierzę wydaje okropny syk, ale nie podchodzi bliżej. Oboje utrzymują kontakt wzrokowy. Następnie Luis szybko się wycofuje, aby zadzwonić po władzę. Aligator szybko został złapany, ale Luis nigdy nie zapomni tego, co zobaczył. Dobrze, że dzieliła ich ta dziura, bo inaczej byłaby to walka, której prawdopodobnie by nie wygrał. Ale jest coś jeszcze. Spójrz uważnie na to nagranie, a zauważysz małą zieloną piłkę leżącą obok aligatora. Zastanawiam się, czy chwilę przed tym nagraniem dziecko lub pies nie upuściło tamtej piłki i czy oni również nie widzieli czasem tego aligatora. To nagranie pochodzi z brytyjskiej platformy wiertniczej. Początkowo wydaje się całkiem normalne, ale do momentu, gdy nagle masywny potwór wyłania się z głębin morza. Jego lśniące, bezkształtne ciało jest zagadkowe i zadziwiające. Podekscytowany kamerzysta stara się utrzymać bestię. Bezkształtny potwór wałęsa się po instalacji przez chwilę, po czym traci zainteresowanie i odpływa. Kiedy to nagranie zostało opublikowane, większość ludzi myślała, że jest to po prostu część wieloryba, ale ta teoria szybko została obalona. Naukowcy stwierdzili, że jest to nierealne, aby pływały swobodnie po oceanie. Ostatecznie udało im się zidentyfikować to stworzenie jako ogromną meduzę o nazwie Dipstaria rectilium. Największy aligator świata. Wyobraź sobie, że znajdujesz się w rezerwacie przyrody i nagle widzisz tego potwora idącego bezpośrednio przed tobą. This gator had quite the audience yesterday at Circle B Bar Reserve in Polk County. Kim Joyner is sharing this video with us. Thanks, Kim. You can see the gator slowly walking across the grass. Dokładnie to przydarzyło się Carly B w Polk Country na Florydzie. Na szczęście aligator chyba był bardziej zajęty szukaniem wody niż jedzenia. Największy zarejestrowany aligator Florydy mierzy trochę ponad 4 metry, ale pracownicy dzikiej natury wierzą, że aligator na tym nagraniu jest większy. Jedynym problemem, aby sprawdzić to oficjalnie, jest zbyt duży strach. Jednak nie można ich za to winić. YouTuber o nicku Levitane jest na wycieczce, kiedy słyszy dziwne odgłosy dochodzące z oddali. Podejrzewa, że nie jest sam w lesie, a ten odcisk to potwierdza. Teraz zaczyna obawiać się o swoje bezpieczeństwo i zdecydował się oddalić, kiedy nagle słyszy ten sam dźwięk, tylko zdaje się być znacznie bliżej. Drapieżny krzyk przekonuje go do szybkiej ucieczki. Lewiatin nadal nie wie, co wydało ten dźwięk oraz jak wielkie to było. Te ogromne mgliste mięczaki są tropione na Filipinach z powodu ich dziwnych muszli, które przypominają kieł słonia i sprzedawane są za około $200 za jednego. Naukowcy od lat znajdują tylko puste muszle, ale ostatnio udało im się znaleźć prawdziwego osobnika do dalszych badań. Kiedy otworzyli muszle, aby móc się mu przyjrzeć, oto co się z niej wyślizgnęło. 1,5-metrowe stworzenie wypada ze swojej osłony i wydziela nieprzyjemny zapach. Zostało ono znalezione w kałuży pełnej siarki, gdzie latami odżywiało się zgniłymi robakami. Kto wie, co jeszcze badacze znajdą w tym miejscu.
Pracownicy budowlani w Brazylii wykonywali rozbiórkę, kiedy nagle natknęli się na pozostałości po 10-metrowej anakondzie. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć, jak wielki jest ten wąż, to policz, ile sekund zajmuje im nagranie całego ciała. O tym nagraniu wiadomo niewiele. Ten ogromny wąż, mając okazję, nie miałby żadnego problemu w zgnieceniu cię. Jeśli kiedykolwiek wybierzesz się do Indonezji, miej na uwadze te 68-kilogramowe ludożerne jaszczurki. Waran z Komodo ma niespokojny apetyt, który pozwala mu zjeść nawet do 54 kg w jednym posiłku. Innymi słowami, mogą zjeść coś o wadze odpowiadającej 80% ich własnej wagi, bez żadnego problemu. Jeśli będą odpowiednio zdesperowane, mogą nawet zjeść ludzi, co zdarza się zaskakująco często. Potrafią czaić się na zbłąkanych turystów, a także atakują całe wioski. Na przykład w 2007 roku 8-letni chłopiec został zaatakowany przez warana z Komodo. Niestety nie przeżył. Albo inny wypadek, uwzględniający warana, odgryzł kawałek stopy człowieka, który odwiedzał zoo w Los Angeles. To nagranie powstało podobno podczas lotu gdzieś nad Zambią. Pewna osoba nagrywała przez okno, kiedy ogromne, człekopodobne stworzenie pojawia się w oddali. Stworzenie utrzymuje prędkość i porusza się obok przez chwilę, po czym odłącza się i znika. Oczywiście odpowiedzią są efekty specjalne. Natomiast jeśli to nie one, możemy tylko zgadywać, czym jest to stworzenie. To nagranie rzekomo pochodzi ze stolicy Chin, gdzie masywne i powolne stworzenia poruszają się przez zanieczyszczone miasto. Trudno powiedzieć, ile nóg ma owa postać albo jakie ma intencje. Nie wydaje się być zbyt agresywna, ale ziemia trzęsie się pod jej krokami, a wojskowe helikoptery krążą nad nią i są wyraźnie gotowe. Według autora to nagranie zostało zatuszowane przez władze Chin, które mają całkowitą władzę nad wiadomościami i mediami społecznościowymi. Użycie efektów specjalnych jest bardzo możliwe, ale jeśli ten film jest prawdziwy, to nie ma żadnych informacji dotyczących rozwiązania tej sytuacji. Autor tego nagrania twierdzi, że miało to miejsce na wyspach Barbados gdzieś w roku 2017. Ogromny, człekopodobny stwór porusza się w oddali. Echo jego kroków rozchodzi się po tropikalnym, nocnym krajobrazie. Stworzenie wydaje się mieć cztery długie kończyny i ogromną, krzaczastą, górną połowę ciała, które jest całkowicie pokryta jakiegoś rodzaju futrem albo czymś innym, możliwe liściami lub pleśnią. Stwór wydaje z siebie ryk, przemierzając wyspę. Odpowiedzią na to, czym to jest, mogą być efekty specjalne, jednak niektórzy sądzą, że to stworzenie jest prawdziwe.